Suwalski samorząd, w przeciwieństwie do wielu pań, dość poważnie podchodzi do spraw związanych z ochroną zdrowia. Obok programu szczepień przeciwko grypie, adresowanego do seniorów, proponuje od wielu lat również inny program profilaktyczny, wiodący do ograniczania liczby zachorowań. Na raka szyjki macicy. Program skierowany jest zgodnie z zaleceniami medyków do nastoletnich dziewcząt. W 2020 roku aż 190 tysięcy złotych z miejskiej kasy przeznaczono na zakupienie świadczenia zdrowotnego w postaci szczepień nastolatek przeciwko zakażeniu wirusem HPV. Jednak wśród nastolatek i ich opiekunów tego rodzaju propozycja nie cieszy się uznaniem. Spośród ponad 3200 uprawnionych w latach 2014 20, mniej niż 700 dziewcząt skorzystało z dobrodziejstwa tej szczepionki. W 2020 roku ze 190 tysięcy złotych wykorzystano zaledwie 33 tysiące. Zdaniem specjalistów według współczesnej wiedzy medycznej istnieje tylko jeden sposób na uniknięcie nowotworu szyjki macicy rozwijającego się u kobiet zakażonych HPV. Jest to połączenie szczepienia ochronnego z przesiewowymi badaniami cytologicznymi. Te ostatnie również wśród suwalczanek nie cieszą się szczególnym zainteresowaniem. Według danych opublikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w suwałkach średnio z bezpłatnego badania cytologicznego korzysta zaledwie od 10 do 12% kobiet. Rak szyjki macicy nie jest dziedziczny. To efekt zakażenia wirusem HPV. Rozwija się w początkowej fazie bezobjawowo. Nic nie dokucza, nie boli. Kiedy przychodzą objawy, zwykle. Leczenie jest już bardzo trudne lub wręcz niemożliwe, a zmiany bywają już rozsiane na szpik kostny, wątrobę kości nadnercza. Nierzadko również pojawiają się zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym. W 2020 roku w Polsce raka szyjki macicy wykryto u ponad 3800 kobiet. W tym samym czasie zmarło z powodu tej choroby ponad 2100 pani.